stan bezpieczeństwa państwa, Adam Ślusarski. Witam serdecznie. Naszym gościem jest pan dr Jan Wiśniewski, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz dyrektor Ośrodka Debaty Międzynarodowej również w Toruniu. Witam serdecznie raz jeszcze. Panie doktorze, chcielibyśmy porozmawiać o programie nuklearnym Korei Północnej i jakie to ma przełożenie na stan bezpieczeństwa naszego państwa? Korea Północna, odległy kraj, prawda, azjatycki, Daleki Wschód. Ktoś może pomyśleć, że właściwie ta kwestia jest nieistotna dla Polski. Może rzeczywiście troszeczkę to jest oddalony teren, region, ale Korea Północna niestety od właściwie 2005-2006 roku, pierwsza próba nuklearna, jest w posiadaniu tej niebezpiecznej broni. Użycie broni nuklearnej na tamtym terenie, czy przeciwko sąsiadom, czy przeciwko Stanom Zjednoczonym, czy innym krajom, może doprowadzić do konfliktu z użyciem właśnie tego rodzaju śmiertelnej broni. Jeżeli zostanie użyta broń nuklearna, prawdopodobnie dojdzie do konfliktu na olbrzymią skalę i niestety jego skutki również będą odczuwalne właściwie teraz na całym globie, szczególnie tutaj w Europie, a z tego powodu, że chodzi o jak gdyby zatrzymanie na przykład eksportu morskiego z Chin, z Korei Południowej tutaj do Europy. Proszę zobaczyć, duża część naszych obywateli ma na przykład telefony różnych, nie będę wymieniał. Bardzo wiele tych przedmiotów z tamtego rynku po prostu do nas dociera i ten handel, zarówno od nas produkty tam są eksportowane i stamtąd import również tutaj, czyli tamtejszy konflikt jest nam bardzo nie na rękę akurat tam. Tak, tak, oczywiście i to na pewno by kraje europejskie, Polska w pewien sposób odczuły. Rzeczywiście to jest jeden aspekt. Drugi aspekt to jest związany z użyciem właśnie broni nuklearnej. Użycie tej broni będzie nie tylko miało skutki dla krajów, na których spadną te bomby, ale również dla krajów, które będą poddane, na przykład przecież glob, promieniowanie, te różne właśnie pierwiastki, różnego rodzaju skażenia będą również odczuwalne w odległych zakątkach globu ziemskiego. Panie doktorze, mówi się o tym, że tamten rejon świata stał się tak zwaną montownią dla Europy. Czy zagrożenie dla tej montowni to tak naprawdę zagrożenie dla nas? To też w pewien sposób na pewno by mogło przynieść na przykład przerwanie tego jak gdyby tej współpracy gospodarczej. Czyli można powiedzieć, jeśli miałoby dojść do takiego nuklearnego wydarzenia, to lepiej, żeby to było gdzieś tam w Argentynie, prawda? W innej części świata. Nie, tak, żeby absolutnie nie było żadnego konfliktu. Tak, ale akurat tu widzimy, bo my mamy ten jedwabny szlak, tak? Tak, więc tak. To jest coś, co nas bezpośrednio o wiele bardziej łączy niż z Ameryką Południową, prawda? Tak. Przynajmniej takie jest obecnie nastawienie. Tak, my jesteśmy w pewien sposób tak pośrednio. Natomiast na pewno program nuklearny ze strony Korei Północnej, kraju, którym panuje system totalitarny, ten reżim Kim Ir-sena, później jego syna i wnuka Kim Ir-sena, Kim Jong-una, to rzeczywiście ma też wpływ właśnie na tamtejszą sytuację. I to państwo, w którym te 20 kilka milionów północnych Koreańczyków żyje w straszliwych warunkach. Właściwie władza północnej Korei wykorzystuje posiadane pociski do realizacji własnych celów. To jest kraj nieobliczalny, który wręcz szantażuje sąsiadów użyciem tej broni. Tutaj również te ostatnie próby nuklearne, próby również z pociskami balistycznymi, które przelatują na przykład przez terytorium Japonii. Pociski, których zasięg zaczyna sięgać nie tylko Alaski, ale również zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. To wszystko powoduje, że Korea Północna staje się
wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego. I panie doktorze, tutaj pytanie, ponieważ taka no może zagadka, jak to się dzieje, że mamy takiego, że ta wspólnota międzynarodowa, można tak powiedzieć, hoduje czy pozwala na to, żeby tam takie państewko małe, bo małe, ale jednak tą broń nuklearną nie tylko posiadało, ale rozwijało kolejne rakiety, kolejne zasięgi, no to coraz bardziej się, że tak powiem, zbroi po zęby. I tak widzimy, no my w Polsce odczuwamy tym jakieś zaniepokojenie, świat zachodni również, Stany Zjednoczone, ale no jakoś nie widać, żeby chociażby Rosji to oburzało, a może też tak jest, tylko my tego nie wiemy. Ostatnio pojawiły się zarzuty, że Rosja wspiera reżim Kimów i rzeczywiście no, są na to takie jak gdyby realne dowody. Choć nawet teraz to państwo przestało być wspierane przez Chiny. Dlaczego? Chiny, dla Chin to był taki naturalny sojusznik. To była taka strefa buforu między Koreą Południową, między tym światem zachodnim, a Chińską Republiką Ludową. I mimo tego, tych korzyści, no, Północna Korea stała się tak nieobliczalna, że nawet Chińczycy zaczęli się dystansować od niektórych działań ze strony władz północno-koreańskich. Rosja upatruje troszeczkę w tym swojej szansy na taką destabilizację, na zajęcie uwagi państw zachodnich właśnie tą kwestią. Czyli okazuje się, że wspólnota międzynarodowa na tym posiedzeniu ONZ-u, na którym wszyscy oczywiście dumnie walczą o pokój, tak, żeby załatwić sprawy, rozwiązać, okazuje się, że tak naprawdę mocarstwo, to zło, które tam się dzieje, jest tak naprawdę troszeczkę na rękę, bo co by to było, gdyby ta Korea nagle się uspokoiła, nie było zagrożenia? Tam właściwie, no dlaczego to państwo istnieje? No, niektórzy twierdzą tak, Korea Południowa no, też nie jest zainteresowana teraz, bo tam jest na północy wielka bieda, oni żyją w miarę dobrobycie. Dla Japonii powstanie jednej Korei, nawet likwidacji Korei Północnej, połączenie, no to powstaje 60-kilkumilionowy naród koreański, który no, zaczyna rozwijać gospodarkę i konkurencja wobec tutaj gospodarki japońskiej. No, Amerykanie dla nich to jest straszak i tutaj trzymają tych sojuszników blisko siebie. Koreę Południową, Japonię właśnie, nawet Tajwan. Właśnie z tego względu, więc no, istnienie wszystkim tego kraju to właśnie jest na rękę. I to jest paradoks. To jest kraj niebezpieczny, ale tak naprawdę nikt nie chce się zaangażować, żeby ten reżim zlikwidować. I to jest właśnie dość zastanawiające. Rzeczywiście, ale jeszcze jedno. Stany Zjednoczone, tutaj Donald Trump, prezydent USA, właśnie po ostatnich próbach nuklearnych Korei, no, wyraził ostry sprzeciw i między innymi Amerykanie zwiększyli swoją obecność w Korei Południowej, wysłali więcej okrętów wojennych, te ćwiczenia. I rzeczywiście no, Amerykanie nie chcą pozwolić, żeby po prostu Korea Północna weszła w posiadanie nie tylko tej broni takiej dalekiego zasięgu, bo gdy wejdzie w posiadanie, może zagrozić nawet centrum USA i wtedy to będą bardzo duże kłopoty po prostu. Czyli okazuje się, że węża nie ma co hodować w tym wypadku. Panie doktorze, dziękuję za udział w naszym programie. Dziękuję również Państwu. Jak widać, świat bardzo się zmienia i wiele problemów jest nie do rozwiązania, również dlatego, że bardzo wielu na tym po prostu korzysta. Dziękuję Państwu również za uwagę. Był to Stan bezpieczeństwa państwa.